Ale to jeszcze drugi mnie ściga, więc chyba z nim też będę tutaj musiał zaważyć, tylko jeszcze najpierw dam bombę komuś innemu, bo już Lukas przy sobie jakąś bombę widzę, że ma. Więc dam Dusterowi, bo w końcu wiecie, Duster, no on jest, on właśnie... On jest tym od ataków właśnie bombami i ataków fizycznych i tego typu rzeczy. I znowu atak przed walką, świetnie Duster, naprawdę świetnie się spisujesz, stary. Kombosy naprawdę jestem wciąż pod wrażeniem, jak mi one po prostu łatwo idą. Naprawdę, no to mi może dziś szczególnie pomóc tak naprawdę. I tutaj taki był mały fragment na zewnątrz. I tu będzie tylko walka z jedną bombą, więc na niej już użyję tylko kombosów bez ataków zamrożenia. Bo po prostu okoliczności tego nie będą wymagały tak naprawdę. Ja tą bombę pokonam zanim ona wybuchnie, to na pewno. I Bonnie, no znowu Bonnie jest przez bombę tulony, jeju. No, trochę te walki wolno idą, to pamiętam właśnie, że w tym miejscu będzie już dużo bomb do pokonania, więc może w tym czasie coś tam, nie wiem, może w tym czasie coś tam, nie wiem, powiem od ciebie, co tam się u mnie dzieje, co tam u mnie, tego typu rzeczy. Tak się składa, że w tym tygodniu sobie kupiłem Wii. Tak, Nintendo Wii w końcu, no, gości u mnie w domu, właśnie leży koło Xboxa i koło PS1. No i póki co, no co ja tam właśnie pograłem, wypróbowałem właśnie Super Mario Galaxy, też właśnie kupiłem sobie... Super Mario Galaxy, kupiłem sobie też chociażby Legend of Zelda Twilight Princess i Skyward Sword, kupiłem sobie także Sonic Colors. I póki co wypróbowałem z gier Super Mario Galaxy i Legend of Zelda Twilight Princess i obie gry naprawdę mi się przy nich siedzi naprawdę przyjemnie, więc... No póki co ja osobiście uznaję Wii za naprawdę udany zakup, naprawdę kontroler jest taki nietypowy, ale... To nie znaczy, że jest on niewygodny, właśnie taki kontroler jest taki, wiecie, nietypowy, taki pilot, ale fajny, fajnie się tym steruje, fajnie się trzyma, tak dalej, się macha, naciska tego typu rzeczy i jestem, mimo wszystko, zadowolony z mojego zakupu właśnie Wii, który, no do którego oczywiście dokonałem tam, gdzie zwykle, czyli w Blue City w Warszawie, bo tam wszystko zazwyczaj kupuję, jeśli chodzi o gry i tego typu rzeczy. Jak mówię, że mam Sonic Colors i Legend of Zelda Skyward Sword do wypróbowania, jeżeli mi się spodobają, to też o tym pewnie wam powiem. A czy jeżeli nie, to pewnie też wam powiem, no wiecie. No bo zawsze może być taka gra, że nie wiem, że mi się nie spodoba, że nie wiem, że nie spełni moich oczekiwań czy coś takiego. Ale jak mówię, póki co Super Mario Galaxy i Twilight Princess mi się naprawdę podobają póki co. I naprawdę trochę szkoda, że Wii w Polsce nie jest bardziej popularne, bo naprawdę te gry, jak dla mnie, są jednak czymś. Po prostu, nie wiem, posiedziałem przy nich i taki, nie wiem, czułem się po prostu taki, nie wiem, odświeżony, że właśnie takie gry z takim, nie wiem, z takim właśnie padem, właśnie z takim, nie wiem, też pomysłem trochę, czy coś takiego, po prostu mieć takie gry, przy których czułem się odświeżony, że właśnie takie, nie wiem, coś nowego, coś, czego jeszcze nie doświadczyłem. I naprawdę to był czas przy nich naprawdę mile spędzony, więc... No co ja mogę tu więcej powiedzieć? No chyba wszystko w kwestii Wii, no tam mam jeszcze kilka gier do zakupienia, które tam mam jeszcze w planach. Chociażby Donkey Kong Country Returns, czy Epic Mickey chociażby jeszcze jest taką grą, która moją uwagę zwróciła. Nie wiem do końca jak będzie Super Smash Bros. Pro chociażby, bo ta gra myślę, że aż tak bardzo już nie zachęca. Ale może też przy okazji zakupię, chociaż jak mówię, nie jestem już tego pewien. Okej, tu użyję znowu zamrożenia, bo znowu jest grupa dwóch bomb. I tu będę się musiał bardziej skupić, bo właśnie skoro grupa, to będzie trochę groźniej. I ta sytuacja będzie wymagała większego skupienia z mojej strony, więc tu już będę trochę swoje gadanie ograniczał. Cały czas się wszyscy do Lukasa i Bonniego tulą, jeju! Tulimy! Wiesz, co te bomby w ogóle mają przypominać? Jakieś, nie wiem, molekuły czy coś? Jak
tego, nie wiem, jak to był ten cały pan Molekuł w tym, w Earthbound, taki był przecież przeciwnik. To one trochę mi go przypominają, nie wiem, znaczy nie, taki mają kształt, coś takiego, wiecie, takie są okrągłe. Takie, nie wiem, okrągłe, uśmiechnięte z klopy, cokolwiek to jest. No kurczę, już tak liczyłem powoli na 16, ale no akurat przy ostatnim uderzeniu, no coś tam musiałem źle nacisnąć i mi się nie udało, ale bomba pokonana. I na środku mamy kolejny prezent, a w nim mamy... boski stanik dla Kumatory. Oczywiście my go damy i tak, o ile on co prawda obniży jej nieco defensywę, to jednak jej podniesie punkty psychiczne i... też sądzę, że stanik będzie lepszym pomysłem właśnie, żeby... Kumatora go założyła niż taką... niż taki czar Pumeksu. Więc, jak mówię, dam ten stanik Kumatorze. I możemy z tym iść dalej. Do tego to... czegoś tam. Cokolwiek to jest. A jest to... człowiek negatywny! Który... no co tu o nim mówić, zobaczycie, co właśnie... jak z nim walka będzie wyglądała, bo jest to dosyć nietypowy przeciwnik, to na pewno. No, gra przy nim muzyka z walki z chociażby z Trio Bariery. Okej, obrócił się i no patrzcie, jaki smutny, skulony, kurczę, ma depresję i w ogóle jakieś, nie wiem, memo jest tego typu rzeczy. I co to mamy? Wyszeptał. Zawsze jest tak samo! Tak, ten gość tak naprawdę nie będzie nam nic robił. Znaczy ma on co prawda atak fizyczny, ale on zabiera chyba tylko jeden punkt zdrowia, więc on nam nic nie zrobi. Wszystkie jego inne ruchy polegają tylko na tym, że płacze, narzeka i tego typu rzeczy, bo jak mówię, jest emo, depresja, tego typu rzeczy, świat jest szary i ponury, bla bla bla. Ale niektóre teksty, które on powie, są jednak całkiem ciekawe. Takie, nie wiem, są to trochę takie jakby easter eggi chociażby. I teraz co tam, popłakał się, zastękał i zaczął dalej beczyć coś takiego. I już został pokonany, jak mówię, na tym tylko ta walka z nim polega, że on płacze, a my go po prostu tłuczemy i on się nad nie stara nas pokonać, bo jest na ten sposób zbyt słaby. 3 punkty doświadczenia, tak, to nam na pewno nie pomoże w naszej przygodzie, ale no... no, do niego musimy się tutaj podejść, żeby właśnie mieć go w danych o przeciwnikach, bo jego już nigdzie indziej nie spotkamy w tej grze. To jest jedyne miejsce, gdzie się ten przeciwnik pojawi. I te bomby, no nie wiem, czy z nimi będę walczył, czy będę je pokazywał, czy nie, bo już się przy nich nasiedziałem, ale w sumie mi się z drugiej strony trochę doświadczenia przyda, więc użyję jednak możliwości beta, użyję dalej zamrożenia gamma. Okej, to mamy już no w końcu coś nowego, jakichś nowych przeciwników, są to lepkie ślimaki. Ślimaki mam, jak pamiętam, no są spada wolne, jak to ślimaki w Earthbound i też nie mają one zbyt dużo defensywy i zbyt dużo punktów zdrowia. Mają one za to atak, jak pamiętam, hipnozy Omega? Chyba Omega, nie jestem pewien, mogą mieć Alfy, ale chyba jak bardziej zapamiętałem, że Omegą dysponują. Więc pod tym względem mogą one być dosyć niebezpieczne. Więc je, no, jak najbardziej polecam atakować kombosami i je szybko nimi wykończyć. No chyba, że kombosów nie umiecie, to wtedy może wam się przydać atak chyba ogniem, bo chyba na ogień mogą być one słabe. Nawet jeżeli nie, to ogień chyba na nie będzie w miarę dobrze działał, tak mi się zdaje. No, ale jak mówię, defensywa u nich naprawdę leży, więc są one naprawdę łatwe do pokonania. No, nawet nie było całego kombosa, całej 16, a jednak widzicie, ten ślimak padł naprawdę łatwo. I Duster ma level 47. Punkty zwalczywał 4, ofensywa o 2, inteligencja o 1. I to wszystko.
Okej, jeszcze tak szybko zdążyłem sprawdzić. Otóż ślimaki jednak mają atak hipnozy alfa, a nie omega, jak początkowo sądziłem, więc jednak nie są one aż tak groźne, jak początkowo uznawałem, że są. I tu, wow, propos ślimaków, jest ich tutaj trochę nadwyżka. A tu jeszcze mamy, widzę, kolejne dwa prezenty. W tym mamy obroże w paski, oczywiście dla Bołniego. A w drugim mamy kolejny kubek życiowych nutli, który też może nam się, znaczy nie musi, ale może nam się nawet całkiem przydać. Ok, więc najpierw oczywiście dam obrożę Bołniemu, bo w końcu wiecie, jak to obroża każda w tej grze, ona mu podniesie i ofensywę, i defensywę. No oczywiście obie statystyki nam się jak najbardziej przydadzą u Bołniego, więc szybko go w to wyposażę. I teraz spróbujemy właśnie jakoś może koło tych ślimaków przejść. No to jest trudne, więc no przygotujcie się właśnie na walkę z pięcioma ślimakami jednocześnie. Właśnie zazwyczaj właśnie taka piątka ich jednocześnie zaatakuje. I jednak tak naprawdę wy je wszystkie zabijecie, niż one zdążą nawet cokolwiek zrobić w tej walce, więc ta walka, mimo że ślimaki mają przewagę liczebną, to jednak wręcz one nie zdążą nic zrobić, będą one naprawdę łatwe do pokonania. Ta walka nie jest absolutnie niczym trudnym. O, tu mi się nie udało. Ślimak był szybszy od Lukasa, serio? To było dziwne przeżycie, no. Nie wiem, tak się nastawiłem, że mi nic nie zrobił, a jednak zrobił tutaj, kurczę, zabrał Lukasowi tam trochę zdrowia, ale to też nie jest jakieś szczególnie, wiecie, groźne czy coś takiego. Nie zabrał mu to, nie wiem, 200 punktów czy czegoś takiego. No, trochę wyszło głupio, ale trudno. My i tak je zdążymy, no, wszystkie, no, całkiem łatwo, całkiem szybko pokonać. I za to otrzymamy, no, jak widzicie, całkiem dobrą ilość punktów doświadczenia. I Lukas, level 50. Słodko, punkty zwało 7. Co wymiata, punkty psychiczne o 5. Ustary ofensywa o 3. Ustary defensywa o 3. Piękny level up u Lukasa. Kumatora, level 49. Punkty zdrowia o 3, punkty psychiczne o 3, ofensywa o 2, defensywa o 1, inteligencja o 1 i Bony level 50, punkty zdrowia o 3, ofensywa o 1, szybkość o 2 i jeszcze mamy prezent, a w nim mamy kolejny pistolet na wodę słoną, który też może nam się całkiem przydać. No bo kto wie w końcu, kiedy spotkamy kolejnego metalowego przeciwnika, no tego jeszcze, no szczerze się nie orientuję, kiedy takiego w pobliżu spotkamy. Ale obstawiam, że no prędzej czy później na pewno i więcej ślimaków. No nic w sumie lepsze to niż takie właśnie bomby, których no było ich tak dużo, że aż musiałem tam trochę tego filmu wyciąć, bo po prostu to się tak dłużyło niepotrzebnie i po co to po prostu. No jak mówię, dzięki temu, że ślimaki są takie słabe, naprawdę te walki z nimi idą, no, po prostu szybko. I takiej walki chyba jeszcze nie widzieliśmy, że był właśnie ikret i bomba koło siebie, po jednej stronie. Więc to walkę jednak pokażę, bo jak mówię, jest to trochę taki nietypowy skład, którego wcześniej jeszcze nie pokazywałem. I którego jeszcze nie spotkałem, tak w ogóle, też poza ekranem. Więc najpierw się pozbędę Krecika. Żeby się potem po prostu w walkę nie wtrącał, bo wiecie, bomba będzie po prostu się, wiecie, czekała, aż tam pojdzie do zera, a tak, taki jeszcze będzie tak nam, nie wiem, będzie nas taki kret jeszcze, no, będzie się atakował, tak dalej, i po co to po prostu, wolę się go od razu pozbyć. Okej, w tej walce już użyję może zamrożenia, bo nie jestem pewien, jakby mi szły kombosy do tej muzyki, no, a mówię, przy defensywie i punktach zdrowia tego przeciwnika, tej bomby, no jednak trochę tutaj się martwię. Oto ile kombosy tej bombie zrobią.
Więc jakby wolę użyć jednak takiego zamrożenia. Okej, wyszeptał dwa. No to już mi w ogóle kombosy nie szły, ale tak czy siak, to jednak mimo wszystko, no udało mi się tą bombę nareszcie pokonać. I jeszcze więcej tysięcy punktów doświadczenia, co też, no oczywiście, jest całkiem pocieszające. I tutaj tak, tu już byłem, więc teraz pójdziemy tędy i kolejna bomba!